Świetna skuteczność w rzutach za trzy. Może jaki jest twój rekord ogólnie, jeżeli chodzi o rzuty za trzy? Czy to było takie rekordowe spotkanie, czy meczach? Jednak? Chyba tak. Nie wiem, nigdy nie liczyłem. Myślę, że w nieoficjalnych może kilka więcej, natomiast w takich, no powiedzmy, załóżmy, że to jest oficjalne, to myślę, że tak. Natomiast no, część koszykówki w tych czasach. Mm-hmm, wiadomo. Czy to może być jakby tak wychodziło z rytmu gry i to było jakby ćwiczone zagrywki, bo większość tych zagrywek wyglądała zbliżona, znaczy w podobnym stylu, więc też trochę dziwiło, że już po tym drugim czy trzecim trafionym rzucie nie miałeś większej presji przy tych rzutach. Myślę, że to wychodziło gdzieś tam z tego, że jakieś nowe rozwiązania testujemy, więc myślę, że klaszczą sobie tak, że testujemy nowe rozwiązania, gdzieś tam wiadomo, że nie jestem znany z tych rzutów, więc troszeczkę na początku mnie odpuszczali, ale później już bliżej dochodzili, także myślę, że w sezonie będzie już będą wiedzieć, że będę rzucał. Kolejny mecz, gdzie znowu zrobiliśmy tak zwany comeback, niestety tym razem nie udało się jakby dopiąć tego i gdzie były te trzy punkty i wydawało się, że już niewiele brakuje, żeby odrobić to i powalczyć o to zwycięstwo. No tutaj nie wyszło, ale też trzeba powiedzieć, że ta przewaga była znacznie większa, więc może nie wiem, co w tej końcówce przyczyniło się do tego, że niestety ten comeback nie był taki skuteczny. Ja nie szukałbym tu w końcówce, szukałbym tutaj trzeciej kwarty, gdzie daliśmy sobie rzucić grubo powyżej 20 punktów przy 66 straconych w całym meczu, to jest zdecydowanie za dużo i to były łatwe punkty po szybkich atakach, więc tutaj później ciężko już się gra i ciężko się goni, kiedy ma się tam powiedzmy 28-30 minut już gdzieś się pobiegało tyle, więc myślę, że przeanalizujemy to, zobaczymy co tam, parę nietrafionych rzutów, parę strat takich niewymuszonych, myślę, że to zaważyło. Trener Kierlewicz mówił, że to był chyba jeden z najcięższych sprawdzianów przed sezonem, jaki do tej pory rozgrywaliście. Czy też tak uważasz? Myślę, że tak. No, bardzo silna drużyna, mocna fizyczna, dobrze poukładana. Myślę, że w pierwszej lidze będą bardzo dobrze sobie radzić, więc na pewno tak. No, ale przyda nam się takie doświadczenie, szczególnie młodym zawodnikom, żeby zobaczyli, jak tak naprawdę wygląda koszykówka na wyższych ligach, na wyższym poziomie. I na pewno bardzo dobrze się gra właśnie z silnym zespołem, bo to duże doświadczenie dla nas. Okej, dzięki. Dzięki.